Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło Was widzieć znowu na moim kanale. Cieszę się, że wybraliście mój odcinek, żeby spędzić najbliższy czas. A dzisiejszą gwiazdą będzie człowiek, o którym bardzo często rozmawialiśmy w kontekście propozycji odcinka, czy to w komentarzach tutaj, czy to na mojej grupie, czy na Facebooku. I nie ma w tym nic dziwnego, bo jest to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich kilkudziesięciu lat, ponieważ był niewątpliwym francuskim symbolem seksu, dla wielu osób jednym z najpiękniejszych aktorów, jakich widziała Ziemia. I nie tylko francuski się w nim kochały, bo był chyba międzynarodowym obiektem pożądania. Mówiono o nim, że był niesamowitym podrywaczem, rozpisywano się o jego rekordach, jeśli chodzi o miłość. Sam, moim zdaniem, w miłości szczęścia nie miał, a tę największą niestety stracił w pewnym momencie. Dzisiaj więc opowiem Wam historię jego miłości, ale także historię jego niesamowitej kariery. Jak to się stało, że był ikoną kina w latach 60. i 70.? Jak to się stało, że wszyscy myśleli, że jego życie to bajka, choć wcale tak nie było? Alain Delon, mężczyzna okrzyknięty najpiękniejszym mężczyzną świata, dziś podjął decyzję, która dla wielu osób jest kontrowersyjna. Decyzję o tym, że swoje życie chce zakończyć na własnych warunkach. W wieku 86 lat. Jak wyglądała jego historia? Jeśli jesteście ciekawi, jak zawsze zapraszam Was do oglądania, słuchania, ponieważ chętnie Wam opowiem o tym niezwykłym aktorze, o jego przygodach, o jego karierze. Także serdecznie Was zapraszam do oglądania, no i oczywiście subskrybowania. Alain Delon urodził się 8 listopada 1935 roku. Niestety jego dzieciństwo nie było zbyt szczęśliwe, a to wszystko dlatego, że rodzice nie do końca się dogadywali. Kiedy Alan miał zaledwie 4 lata, postanowili się rozstać na dobre. Chłopiec został przy matce, która jakiś czas później zdecydowała się po raz kolejny wyjść za mąż. Jednak nie do końca było w tej nowej rodzinie miejsce dla małego Alana. Dlatego oddano go pod opiekę niani. Moi rodzice rozeszli się, gdy byłem małym chłopcem, potem przeprowadzili rozwód. W ten sposób spędziłem część dzieciństwa u znajomych rodziny. Kiedy opuściłem szkołę, moi rodzice założyli już nowe rodziny i mieli nowe dzieci. Naturalnie, czułem się trochę na uboczu. No i jak reaguje na taką sytuację dziecko? Buntuje się. I z powodu tego buntu Alan bardzo często był wydalany ze szkoły. Właśnie za niewłaściwe zachowanie, właśnie za to, że był łobuziakiem. To tylko pogarsza jego rodzinną sytuację, ponieważ zarówno od rodziny, jak i od opiekunów słyszy, że jest dla nich ciężarem, problemem. W związku z tym umiejscawia się go w szkole z internatem. Katolicka szkoła z internatem to było miejsce, w którym spędził kolejne lata. Być może po to, by te jego zapędy do buntu nieco upiłować. Ale nic takiego nie następuje. Z każdej po kolei mnie wyrzucano, bo potwornie rozrabiałem. Byłem nieznośnym i smutnym dzieckiem. Z jednej sam uciekłem wraz z kumplem, ale nas złapali, wspominał w wywiadzie przytaczanym przez TVN24. Natomiast już w wieku 14 lat trafił pierwszy raz na plan filmowy. Miał okazję zagrać młodocianego gangstera w krótkometrażowym filmie. Film był realizowany przez ojca jednego z jego znajomych. I bardzo mu się to spodobało. Jednak na horyzoncie, ponieważ dojrzewał, dorastał, była służba wojskowa. Alain Delon nie bardzo się do tego palił, więc postanowił uciec z Francji, by uniknąć służby wojskowej. Chciał uciec do Chicago, do wuja Daniela, który zresztą towarzyszył mu w ucieczce. Ale niestety zostali zatrzymani. A chłopak trafia do rodziny matki, która wysyła go do pracy do masarni, która była albo własnością jej nowego męża, albo kogoś z rodziny męża. Generalnie miał wtedy 14 lat, kiedy matka przypomniała sobie o jego istnieniu. Zabiera go ze szkoły i tak kończy się jego edukacja. Ojczym oczywiście daje mu na każdym kroku odczuć, że jest dzieckiem gorszym niż te, które sam spłodził w związku z jego matką. I generalnie jest to taka trochę historia Kopciuszka, czyli ta niechciana osoba w rodzinie służy do tego, żeby coś przyniosła, coś wyniosła i pozamiatała, natomiast reszta rodzeństwa oczywiście czuje się ponad to, a matka niewiele z tym robi, bo jak już widzicie, średnio się sprawdziła do tej pory i dalej sytuacja nie bardzo się zmienia. Ale ponieważ chłopiec był buntownikiem, postanowił dłużej tego nie znosić i po raz kolejny się zbuntować, rezygnując z pracy u swojego wuja albo ojczyma. I stwierdza, że to wojsko będzie już lepsze niż to, co tutaj zastał. W latach 50. bierze więc udział w wojnie w Indochinach. Postanawia zostać pilotem, ale dowiaduje się, że za późno się zgłosił, więc musi poczekać na kolejną rekrutację. A ponieważ był to chłopak niecierpliwy, w gorącej wodzie kąpany, postanawia, że czekać nie będzie. Zapisuje się do marynarki.
nie zaciągnąłem się z zamiłowania do rozruby, ale dlatego, że miałem konflikty z rodziną. Jednak po 11 miesiącach przeniosłem się do piechoty. Podczas jednej tylko nocy nauczyłem się, co to znaczy prawo dżungli i czego człowiek może dokonać, by ocalić swoją skórę. To tam zacząłem rozumieć, dlaczego byłem plątywany w tyle bujek w dzieciństwie i doznałem objawienia, przeciwko czemu zawsze walczyłem. W wojsku dalej jest niepokorny. Trafia nawet do więzienia, bo kiedy już się z wojska wypisuje, to jakoś zapomina oddać rewolwera, a jeszcze kilka innych wykroczeń tam wchodzi w grę. Mimo wszystko w wojsku pierwszy raz poczuł się na miejscu. I chociaż, jak widzicie, te jego opisy są dość dramatyczne, to jednak było coś, czego on bardzo łaknął i co tam dostał. Poczucie jedności. Czuł, że jest w drużynie, że komuś na nim zależy. Jednak mimo wszystko ta matka, która nie do końca się sprawdziła, nadal była dla niego bardzo ważna, co wskazują ich zapiski. Pisał dla mnie nawet wiersze, a ja z czułości chowałam niedopałki, które zostawiał, kiedy przyjeżdżał na przepustkę. Wiedziałam dobrze, że Alan nie jest takim chłopcem jak inni. Ma nadzwyczajną urodę i zostanie gwiazdorem. Miała już wtedy mówić mama. Chociaż moim zdaniem jeszcze nie do końca wiedziała, ale kiedy się przekonała, to kochała syna chyba jeszcze bardziej. Ale chłopiec póki co ma dość. W wieku 20 lat zrywa kontakty z rodziną i wyjeżdża do Paryża. A w Paryżu nie ma nic, jest biedny, ale ma coś, czego zazdrości mu wielu innych mężczyzn. Urodę, obok której żadna kobieta nie może przejść obojętnie. Dlatego chłopak, który nie ma nic, szybko trafia na ulicę, a tam są panie, które żyją z tego, że sprzedają swoje ciało, ale także chętnie zajmują się młodym chłopakiem. Byłem młody i przystojny, wszystkie panie z okolicy chciały mi pomagać, dawały mi jedzenie i pieniądze. To mi się podobało. I tak znalazł swoje miejsce, powoli, i też przebił się do śmietanki artystycznej, do tych artystycznych kręgów i tam poznaje piosenkarkę Dalidę, z którą wchodzi w romans. Ale żeby się utrzymać, ma się różnych zajęć w tym okresie. Między innymi był robotnikiem w paryskich halach, kelnerem w kawiarni. I tak jak wam się wydaje, to że był bardzo często na ulicy, obracał się w różnym towarzystwie, sprawia, że nie do końca prawo się zachowywał. I gdyby nie pewien zwrot akcji, to chyba każdy, patrząc na ścieżkę jego życia, zdecydowałby się pokusić o stwierdzenie, że będzie z niego co najwyżej bardzo przystojny gangster. Spotyka aktorkę Brigitte Aubert i to spotkanie zmienia jego los. Ona wciąga go do artystycznego świata i zwraca na niego uwagę aktor i reżyser, który zabiera go na festiwal filmowy do Cannes. Więc jak widzicie, Alain Delon dużo zawdzięczał w swoim życiu kobietom, ale nigdy się tego nie wypierał. Przez całe moje życie wszyscy o tej urodzie mówili. Najpierw, gdy byłem młody, obcy, ludzie na ulicy zaczepiali mnie słowami: ależ piękny ten pani syn. To jedyne, za co powinienem być mamie wdzięczny. Mama była piękna, ja byłem jej odbiciem. Mimo to porzuciła mnie. Gdy stałem się mężczyzną, mówiły to wirujące wokół mnie kobiety, których zazdrościli mi koledzy, ale nie tylko one, mężczyźni też. Kiedy zacząłem grać w filmach, wciąż mówiono o moim pięknie. Zacząłem w końcu prosić operatorów, by fotografowali mnie tak, jak najbrudniej. Ziarniste zdjęcia, żadnego makijażu. Nie chciałem być tylko ekranowym pięknisiem. Mówił później z perspektywy czasu zarówno o początkach swojej kariery, jak i o jej dalszym przebiegu. Ale wróćmy do Cannes, bo właśnie wtedy odkryli go ludzie ze świata filmu. Jeden z fotografów zaproponował mu 7-letni kontrakt w Stanach Zjednoczonych. Miał się tylko nauczyć języka angielskiego. I nawet zaczął się uczyć, ale jednak jego droga jeszcze wtedy tak się potoczyła, że postanowił zostać we Francji, bo przekonał go do tego jeden z reżyserów. I to właśnie tam poznał miłość swojego życia. Był rok 1958, a on wpada na Romy Schneider, która sama wybrała go na swojego partnera w filmie Christine. Była to zresztą jego pierwsza ważna rola. Ona miała 20 lat, on miał lat 23. I chociaż różne źródła piszą różnie tak naprawdę, niektóre mówią, że była to miłość od pierwszego wejrzenia, inne, że tak do końca na początku ze sobą nie przepadali, ale nagle bardzo szybko się do siebie przekonali i to już wtedy było takie namiętne, szybkie i wybuchowe. W każdym razie właśnie w świetle reflektorów zaręczyli się w marcu 1959 roku. Nie umiałem oprzeć się jej niewinności i dziecięcemu urokowi. Co ciekawe, ona nie mówiła zbytnio po francusku, a on nie znał dobrze niemieckiego. Porozumiewali się więc po angielsku, w którym Alan dopiero co się uczył mówić, ale to chyba było jeszcze takie bardziej ekscytujące. Zresztą mam wrażenie, że wcale ten język do końca nie był im potrzebny. Porozumiewali się ponad to. Więc szybko zapomnieli o tym, że jej na początku Alan wydawał się pozbawiony smaku i nieciekawy.
a on znowu o niej mówił, że była obrzydliwą blond gęsią. Natomiast jak to w przypadku właśnie tak szybkiego rozwoju wydarzeń i dwójki bardzo młodych ludzi, związek ten był dość dynamiczny i przepełniony różnymi gorącymi emocjami, nie zawsze tymi pozytywnymi. Oboje twierdzili jednak, że są dla siebie miłością życia. Ona przeprowadziła się dla niego do Paryża, zostawiając oburzoną matkę, bo jak to tak, panience przecież nie przystoi. Alan nadał mojemu życiu nowy wymiar, o którego istnieniu nie miałam pojęcia. Moją ojczyzną jest dziś Francja, żyję po francusku, śpię i jem po francusku, mówiła później. Jednak matce właśnie udało się te oficjalne zaręczyny wymusić, żeby już jakoś usprawiedliwić to, że córka pojechała nie do męża, tylko do kochanka, do chłopaka, no to chociaż do narzeczonego. Ale niestety jej marzenie o ślubie się nigdy nie spełni. Jak przekonywał Alan, poróżniły ich jednak różnice społeczne, wywodzili się z zupełnie innych światów. Pochodziła z warstwy społecznej, której nienawidzę, została przez nią ukształtowana. Przez 5 lat nie udało mi się wytrzebić tego, co wpajano w nią przez 20. Były w niej dwie Romy Schneider. Jedną kochałem ponad wszystko, a drugiej nienawidziłem. Ale kariera obojga bardzo mocno rozkwitała. Dzięki rolom w filmach W pełnym słońcu, Rocco i jego bracia otrzymał nagrodę specjalną na festiwalu w Wenecji i w 1960 roku urósł już do rangi wielkiej gwiazdy. Zagrał później w filmie Lampard, który otrzymał Złotą Palmę na festiwalu w Cannes i uważany był za jedną z jego największych ról. Potem zagra w Zaćmieniu, a Romy wyjedzie do Los Angeles, gdzie będzie kręcić filmy. Jednak to rozstanie i wielkie zainteresowanie płcią przeciwną, a także przede wszystkim chyba płci przeciwnej, Alanem sprawia, że nie jest on wierny swojej ukochanej. Kiedy ta pracuje w Stanach Zjednoczonych, on przeżywa miłosne wzniesienia z legendarną Niką, piosenkarką, modelką, muzą takich artystów jak Andy Warhol czy Bob Dylan. Później z tego epizodu narodzi się syn Delona, Christian. Ale Alan Delon będzie miał luźne bardzo podejście do swojego syna, mimo że sam doświadczył zaniedbania ze strony rodziny, nie będzie czuł tutaj jakiejś wielkiej potrzeby tego, żeby swojemu synowi zapewnić odpowiednie dzieciństwo. Nie zgodzi się na badanie DNA. W latach 80. oświadczył, że uważa Christiana za swojego przyjaciela, ale na pewno nie jest jego ojcem. Nie masz ani moich oczu, ani moich włosów, ani nie jesteś moim synem, powiedział mu. Tymczasem właśnie jest chyba wręcz odwrotnie. Podobieństwo jest uderzające i wiele osób wcześniej, jeszcze przed tą wypowiedzią, mówiło, że raczej nie ma się tu czego wypierać, a te badania genetyczne to w sumie tylko taka kropka nad i. Natomiast w międzyczasie Romy oczywiście wraca ze Stanów Zjednoczonych, niesiona miłością, tęsknotą i znajduje w mieszkaniu list, z którego dowiaduje się, że niestety z jej związku z Alanem Delonem już nic nie będzie. Wyjechałem z Natalie i chodziło o kolejną aktorkę, Natalie Canovas. O wszystkim napisze, po czym przesyła jej kolejny list, zawierający aż 15 stron i z tych wszystkich słów zawartych na tych stronach wynika, że z nią zrywa. Po czym żeni się z aktorką, o której mowa w liście. A ta debiutuje na planie filmowym w 1967 roku, w którym Delon gra główną rolę. Ich syn Antony rodzi się w 1964 roku w Hollywood, czyli niedługo po ich ślubie, bo aktor tam podpisuje kontrakt, który jednak niedługo rozwiązuje ze względu na jakość filmów, w których przychodzi mu grać. Mimo wszystko, mimo że to rozstanie z Romy Schneider jest tak brutalne, para na zawsze pozostaje w dobrych stosunkach i można je nawet nazwać przyjacielskimi. Natomiast Romy życie nie ułożyło się zbyt dobrze. Mimo że dwukrotnie później wychodziła za mąż, chyba nigdy nie przestała kochać swojej pierwszej, największej miłości. Po rozstaniu z Delonem świat nigdy już nie był taki sam, wyznawała. Natomiast Delon jednak jest w tych Stanach, które go nieco rozczarowują, tak jak wam powiedziałam, jakość filmów nie spełnia jego oczekiwań. A na dodatek mówi, że brak stanu magii i że wszystko tam jest sztuczne. Stanom brakuje duszy, jaką ma Europa. I oczywiście w ciągu dnia bardzo dużo pracuje, wieczorami mocno imprezuje. I mimo że gra dużo, to jednak zwykle są to mniejsze role, ale za to w bardzo fajnych filmach i ze świetną obsadą. Gra w Był sobie złodziej, Zaginionym komandzie, Teksasie nad rzeką, a Amerykanie nazywają go francuskim Jamesem Deanem. I on szybko orientuje się, że tak naprawdę, mimo że te Stany takie bez duszy i takie mniej interesujące niż to artystyczne, europejskie środowisko, w którym się do tej pory obracał, to jego kariera nabiera niesamowitego tempa. I właściwie dzięki popularności w Stanach Zjednoczonych nagle staje się gwiazdą międzynarodową. Dlatego trochę zmienił śpiewkę, mówiąc krótko, i nagle zaczął mówić, że Ameryka go wręcz potrzebuje. Nie jestem lubiany we Francji, jestem dla nich zbyt niezależny. Nie należę do związku aktorów, ani do niczego podobnego. Jestem ambitny. Chcę podbić Stany Zjednoczone.
chce być Cooperem, Canem Grantem, kimś, kogo się będzie oglądało na ekranach za 20-30 lat. I faktycznie to mu się uda, bo przecież jego kariera jest jedną z najbardziej błyskotliwych i mimo, że wpadł trochę do szuflady takiego twardziela, romantyka, no i oczywiście tego piękniejsza, chociaż wiecie, takiego brudnego, nie zawsze dobrego, to jednak jego role są cały czas powodem zachwytu wielu kobiet, no i ogólnie chyba publiczności, nie tylko tej żeńskiej. I oczywiście, tak jak wam powiedziałam, jego mama, która twierdziła wtedy, że od zawsze wiedziała, że będzie to gwiazdor, bardzo szybko stwierdziła, że musi odnowić kontakty z synem, które przecież zerwał, kiedy wyprowadził się do Paryża. Nagle stali się dumni z bycia rodzinem Alana Delona. Moja mama zaczęła nazywać się panią Delon, choć jej nazwisko brzmiało już inaczej po mężu. Ojciec nie mógł wierzyć, że ma takiego syna, tak sławnego aktora. A w międzyczasie Alan Delon wchodzi w nowy związek, jest to romans z Mirelle Darch, który doprowadza do rozwodu z aktorką Natalie. A w 1969 roku znowu pojawia się na planie filmowym ze swoją wielką miłością Romy Schneider w filmie Basen. Prasa spekulowała, że po tym filmie do siebie wrócą, ale nic takiego nie nastąpiło, choć nie ma pewności, że między nimi do niczego ponownie nie doszło. A w międzyczasie pisano bardzo dużo o tym, jak wielkie były jego podboje i jakie nazwiska były na liście miała być, między innymi na przykład Brigitte Bardot. Ale jak to w przypadku gwiazdy, i to takiej nie do końca grzecznej, bo już wiecie, że Alain Delon wcześniej mógł zostać gangsterem, dochodzi do skandalu i mówiono właśnie, że te jego gangsterskie powiązania tutaj niestety zebrały bardzo brutalne żniwo, ponieważ zostaje zamordowany jeden z jego ochroniarzy. I od razu zaczęto się rozpisywać, że jego kontakty z gangsterami przecież nie są tajemnicą. Aktor trafia na listę podejrzanych, choć zostaje oczyszczony z zarzutów. Udziela jednak wsparcia też jednemu z gangsterów, co nie jest dobrze widziane, a tytuły w gazetach mówią, że aktorowi to, co gra na planie, pomieszało się niestety z prawdziwym życiem. Tymczasem przeskakujemy trochę w czasie. W 1982 roku znowu Alain Delon spotyka się z Romy Schneider na planie. Tym razem jest to film jedno przeciw drugiemu. A przynajmniej mają się spotkać, ale niestety nie dochodzi nigdy do tego spotkania, a to dlatego, że Romy Schneider niestety umiera. Legendarna księżniczka Sisi, kobieta pełna empatii, dobroci i rodzinnego ciepła, odchodzi 29 maja 1982 roku. Bezpośrednią przyczyną śmierci jest atak serca, choć spekulowano również, że aktorka popełniła samobójstwo. Odcinek o niej znajdziecie w karcie. Jest to dość stary już odcinek na moim kanale, ale jeżeli macie ochotę poznać bliżej historię z jej perspektywy, to Was serdecznie do niego zapraszam, oczywiście jak zakończymy tutaj odcinek. I tak jak Wam powiedziałam, chociaż nie była z nich idealna para, to jednak jako przyjaciele bardzo dobrze się spisali i widać, że zależało im wzajemnie na sobie. I tutaj Alain Delon też się spisał świetnie. Był przy niej rok wcześniej, kiedy straciła 25-letniego syna. Szedł tuż za trumną, trzymając rozpaczoną aktorkę za rękę. I też jako jedna z pierwszych osób zjawił się, gdy dowiedział się o jej śmierci. Zajął się także organizacją ceremonii pogrzebowej, czuwał przy jej trumnie, robił zdjęcia. A zdjęcie aktorki ponoć do dziś nosi w swoim portfelu. Na oficjalnym pogrzebie jednak się nie pojawił, bo jak sam przyznał, byłoby to dla niego zbyt trudne. Drugą żoną była Rosalie. Była modelka i Miss Świata 1984 roku. Urodziła mu dwójkę dzieci, córkę i syna. Ich małżeństwo trwało 14 lat. I po raz kolejny, mimo że wchodził w nowe związki małżeńskie, swoim kolejnym dzieciom, nie tylko temu nieślubnemu, nie dawał poczucia pełnej rodziny, nie był zbyt dobrym ojcem niestety. Tylko córka, która później została także aktorką, doświadczała jego czułości. Czy to dlatego, że nie miał rodzicielskich wzorców, czy to dlatego, że aktorstwo było jego największą miłością, tak się zachowywał, tego do końca nie wiemy. Wiadomo jednak, że ten brak czułości przełożył się bardzo mocno na życie synów Alana Delona, bo ich życie przepełnione było wieloma problemami. Trafiali do więzienia, byli uzależnieni od narkotyków, niejednokrotnie wchodzili w konflikt z prawem. Alan Delon w 1999 roku ogłasza koniec swojej kariery. Mimo wszystko jeszcze później kilkukrotnie pojawia się na planach filmowych. W filmach Aktorzy, Frank Riva, Asterix na Olimpiadzie, Szczęśliwego Nowego Roku, Matki. I też od roku, w którym ogłosił koniec swojej kariery, ma obywatelstwo szwajcarskie, z którego później postanowi skorzystać. Na pewno jego dorobek filmowy jest gigantyczny i jest to jedna z najważniejszych person, jeżeli chodzi o filmografię XX i XXI wieku. Zagrał w ponad 80 filmach. Kilkanaście z nich zresztą nadal jest uważane jako światowa czołówka klasyki. Dlatego aktor w 2019 roku został laureatem Złotej Palmy w Cannes i bardzo mocno wtedy protestowano, ponieważ
Od jakiegoś czasu już nie grał zbyt dużo, za to wypowiadał się na różne kontrowersyjne tematy w sposób, jaki raczej nie przysparzał mu zbyt wielu fanów, choć oczywiście na pewno jakichś też, bo jest jednak dużo nietolerancyjnych osób, które cieszyły się z tego, kiedy jego wypowiedzi były mocno homofobiczne, nacjonalistyczne również. Wypowiadał się na temat imigrantów, a także ruchu MeToo, mówiąc, że kobiety są sobie same winne. Przez całe życie kobiety same pchały mi się do łóżka i nie chciały z niego wyjść. Nawet te, które policzkowałem i obrażałem, miał powiedzieć. No i dobra, rozumiem, że tak było, że są panie, które nie mają klasy, honoru i szacunku do samych siebie. Ja tak myślę, że szacunek do drugiego człowieka to my powinniśmy zawsze mieć i jednak warto mimo wszystko kogoś szanować, nawet jeśli ta osoba sama siebie nie szanuje. Natomiast hipokryzja tutaj też jest, ponieważ Alain Delon mówił, że homoseksualizmu nie akceptuje, natomiast w latach 70. sporo mówiono o jego kontaktach z mężczyznami, a nawet o związkach, które miał wchodzić właśnie z osobami tej samej płci. Wtedy mówił, że liczy się tylko miłość, ale po latach mu się odmieniło. Przekonywał natomiast, że starość jest do bani i nie jest to najszczęśliwszy okres w życiu człowieka, szkoda, że taki długi. W 2019 roku doznał dwóch udarów. Miał także problemy z sercem. Jestem za godną śmiercią, mówił. Po pierwsze dlatego, że mieszkam w Szwajcarii, gdzie eutanazja jest legalna, ale także dlatego, że uważam, że jest to najbardziej logiczna i naturalna rzecz do zrobienia. Człowiek ma prawo odejść w spokoju, bez przechodzenia przez szpitale, zastrzyki itd. I dlatego w pewnym momencie postanowił skorzystać z tej możliwości, która we Francji nie jest legalna, ale w Szwajcarii owszem. O tym wszystkim media poinformował jego syn Antony. I później w głośnym wywiadzie 86-letni aktor potwierdził słowa syna. Opublikował także oświadczenie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy towarzyszyli mi przez lata i byli dla mnie wsparciem. Mam nadzieję, że kolejne pokolenia aktorów znajdą we mnie przykład. Nie tylko zawodowy, ale także życiowy pomiędzy zwycięstwami i porażkami. Dziękuję Wam, Alain Delon. Jednak po serii głośnych artykułów, w których sytuacja eutanazji wydaje się być przesądzona, syn artysty sprostował, że wydarzy się to tylko w momencie, kiedy dla jego ojca nie będzie już ratunku. Natomiast teraz wraz z rodziną i lekarzami walczą z całych sił o życie jego ojca. Aktor przez ostatnie lata żył samotnie, otoczony głównie swoimi ukochanymi psami, którymi się opiekował. W ostatnim czasie miał mieć aż 35. Gdy umierały, grzebał je koło swojego domu. W testamencie napisał, że sam chce spocząć możliwie jak najbliżej nich. Załatwił nawet zgodę władz świeckich oraz kościelnych. Jako aktor odniosłem sukcesy, jako mężczyzna byłem kochany przez całe życie. Myślę, że niewielu ludzi kochano tak jak mnie, przyznaję. Czy to prawda, czy to faktycznie tak było, czy ta sława zastąpiła mu te niedobory miłości, których doświadczył w młodości? A może nie do końca umiał docenić tę miłość, która sama by do niego przyszła, gdyby bardziej troszczył się o swoje dzieci? Tego nie wiadomo. Być może tak mu było dobrze, był wielkim indywidualistą. Trudno, żeby było inaczej, skoro właściwie od dzieciństwa, momentu, w którym powinien otoczony być miłością, wielokrotnie był sam. Skoro postanowił odejść w taki sposób, no to myślę, że nic nam do tego, sam ma prawo decydować o sobie. My możemy tylko wspominać jego rolę i jego życie, które, jak sami widzicie, było słodko-gorzkie, miało momenty wielkich wzlotów i sukcesów, ale także prywatnych upadków. Jestem ciekawa Waszej opinii na temat jego historii, Waszych wspomnień związanych z tym aktorem oraz ról, za które najbardziej go uwielbiacie. Zapraszam Was do karty, gdzie znajdziecie nie tylko odcinek o Romy Schneider, ale i o innych aktorskich sławach. No i oczywiście zapraszam Was do komentowania i proponowania mi innych tematów na następne odcinki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Dzisiejszy odcinek jest dość długi, więc już się nie rozgaduję i zapraszam Was na kolejne odcinki z tego, a także z innych serii na moim kanale. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.